Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie zaprasza w dwie kolejne niedziele na warsztaty dla dzieci. Zaproponowano tym razem zajęcia techniczno-plastyczne. Najbliższą niedzielę 22 września zapraszamy na warsztat String Art. To jest taka technika plastyczna i techniczna trochę, gdzie z pomocą młotka, gwoździ, deski i kolorowych włóczek będzie można wykonać pracę plastyczną, przestrzenną. Ta technika polega na tym, że według określonego wzoru narysowanego na desce wbijamy gwoździe do określonej wysokości, więc trzeba być tutaj precyzyjnym, i owijamy wokół niego kolorową włóczkę. No i powstaje taki przestrzenny obraz. Kolor włóczki też decyduje, jaki właśnie będzie kolorystyka, jak włóczka jest cieniowana, to też będą inne efekty. No to jest taka fajna propozycja do kreowania, do kreatywności i też do wyrabiania takiego poczucia estetyki. W ostatnią niedzielę miesiąca zapraszamy do Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury na warsztat rodzinny z cyklu Archimok. Ponieważ zaczęliśmy nowy sezon, 71, drugi po otwarciu, po dużym remoncie naszego ośrodka, więc jeszcze cały czas mamy ochotę na takie tematy i proponujemy takie tematy naszym małym odbiorcom z opiekunami dotyczące architektury. Przyjrzymy się detalowi architektonicznemu na naszej willi pięknej, która podobno została wybudowana przez Aleksandra Tyrockę, takiego architekta z Gniezna na początku XX wieku. No a budynek nasz jest bardzo charakterystyczny i bardzo piękny. No i właśnie przyjrzymy się z najmłodszymi, co też się konkretnie na nim znajduje. Najmłodsi, ponieważ jest to zawsze warsztat, myślimy o tym, żeby to były zawsze warsztaty trochę edukacyjne, więc trochę będzie trudnego słownictwa z zakresu architektury i detalu architektonicznego, więc jak dowiedzą się, co to jest biforium, triforium, to przejdziemy do warsztatu plastycznego, podczas którego z papieru i z kartonu zbudują własny model z wykorzystaniem właśnie tych detali architektonicznych. Warsztaty są dla dzieci od lat 5 z opiekunami. Obowiązują na nie zapisy, które należy kierować mailowo na adres zapisy@mok.gniezno.pl.